Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Cleantech, Glass Cleaner, płyn do szyb o zapachu... Nie wiem, ale fajny, taki świeży. Pachnie inaczej niż wszystkie płyny do szyb. I może to jest plusem. Ale są też minusy. Minusem jest anatomizer, który dostałem. Podróbka kaniona, tragedia. W ogóle nie leży tutaj jakoś tak, no tragedia, w ogóle nie, nie fajnie. Następny minus to jest to, że przy tym produkcie troszeczkę brakuje mi poślizgu. Taki jest jakby za suchy. Także tutaj no pod tym względem, kurczę, no troszeczkę leży. Ale jeżeli chodzi o domywanie, naprawdę bardzo poprawny płyn. No co tu dużo powiedzieć. No robi to co powinien. Glikol zbiera całkiem fajnie. Wazelinę techniczną również. Nie zostawia bałaganu po sobie. Gdzieś po internecie krążą, że jakiś hydro zostawia. Nie wiem. Ja tego nie zauważyłem w żadnym stopniu. Robi to, co powinien płyn do szyb. Więc jak to z płynami do szyb? No ten jest detailingowy, ale cleanem, Janem niezbędnym, zrobisz to samo. Także bardzo poprawny płyn do szyb. Po raz kolejny to powiedziałem. Myślę, że dalszy film i moja wypowiedź nie ma sensu, bo z płynami do szyb to jest no temat ciężki tak naprawdę, kurczę. No, królem wiadomo. Był Detailers Magic, a teraz jest Pure Lack. Ten jest bardzo fajny. Zapach też inny niż wszystkie płyny, więc kurczę, ma coś oryginalnego, jeżeli chodzi o ten produkt. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!